witam Was bardzo serdecznie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj mam do Was przygotowany jesienny haul zakupowy z różnych sklepów. Jest to H&M i Peszka. W sumie są to moje jedne z dwóch ulubionych sklepów. Częściej właśnie kupuję w H&M, ale ostatnio znalazłam takie perełki i w H&M i właśnie w Bershce i mam zamiar je Wam pokazać. Nie wszystkie rzeczy jeszcze przymierzyłam, niektóre muszę jeszcze przymierzyć. No i co, już bez przedłużania po prostu przejdźmy do filmiku, bo są to naprawdę super rzeczy i myślę, że też się Wam tak samo spodobają jak mi. Pierwszą rzecz, to Wam od razu pokażę, tutaj ją mam. Jest to taka kurtka na jesień. Właśnie o to mi chodzi, że szukałam takiej kurtki, która będzie jednocześnie dość klasyczna i jednocześnie sportowa i w sumie udało mi się to znaleźć. Na przebitce oczywiście będziecie widzieć, jak ją mam na sobie, ale jest to kurtka z wegańskiej skóry, czyli nie jest to prawdziwa skóra. Ten materiał ma taki naprawdę gruby, fajny, pluszowy. Jakby co, to ja sobie wzięłam najmniejszy rozmiar XS, ponieważ już jest to taka kurtka dość oversized i jest dość gruba. Ja myślałam, że ona będzie cieńsza, kiedy widziałam ją na stronie, ale się jednak okazuje, że w tych rękawach jest po prostu no, taki kurtkowy materiał. Ja myślałam, że po prostu to będzie naprawdę cienka kurtka, a okazało się, że jest naprawdę, naprawdę spoko. I co do mnie najbardziej też przemówiło, to są kolory, bo nie jest to taki typowy czarny-biały, tylko jest to taki bardziej troszeczkę brąz, taki czarny, ale nie taki, wiecie, intensywny i też jeszcze właśnie taki nude kolor, taki beżowy, właśnie z takimi brązowymi akcentami. Ja teraz ogólnie mam, nie to, że szał, po prostu bardzo mi się podobają brązowe kolory i takie nude i w sumie się tym też otaczam i naprawdę jestem zadowolona z tej kurtki. Właśnie tutaj jeszcze jest metka, bo za chwilę ją przymierzę, ale jeśli chodzi o wygląd, w ogóle tak ją trudno było kupić, bo co chwilę była wyprzedana, albo nie mój rozmiar, albo jak chodziłam na sklep, to było XS, ostatnie jakieś tam sztuki i się zastanawiałam, czy kupić, czy nie. Mówię, kurde, moja kurtka, którą już mam taką beżową, co mogliście już u mnie zobaczyć, jest taka trochę zjechana i mówię, nie no, ta kurtka jest po prostu super i dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie właśnie o tej kurtce. Ja jestem bardzo zadowolona, bo jest jednocześnie sportowa, ale jest tak klasyczna, że można ją właśnie ubrać na przeróżne sposoby. Można ją ubrać właśnie z dresami albo ze skórzanymi spodniami i to już totalnie daje nowy look, więc jestem naprawdę zadowolona z tej kurtki. Jeżeli już jesteśmy przy H&M-ie, to chciałabym Wam pokazać takie dwie koszulki. Więc jeśli chodzi po prostu o jakieś jesienne zakupy, też musimy troszeczkę myśleć praktycznie. Ja sobie kupiłam dwie takie podkoszulki, jedna czarna i druga biała, żeby po prostu ubierać je pod swetry, pod jakieś bluzy, czasami na przykład jak jest bardzo zimno, a chcę ubrać t-shirt, to po prostu ubieram t-shirt i pod spód ubieram jakąś dodatkową taką warstwę, żeby było cieplej i właśnie jakąś kurtkę i można po prostu normalnie chodzić jakby w t-shircie, jeżeli właśnie się fajnie tak dobierze te materiały, więc tutaj no nie będę jakoś mega długo pokazywać. Normalne takie koszuleczki, ja już miałam je, więc w sumie jestem z nich zadowolona. No i co, przechodzimy do następnej rzeczy, takich bardziej ciekawych. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, są dresy i są to dresy szare. Ja ogólnie mam już dresy z H&M i jestem zadowolona, ale jeszcze nie przymierzałam ich, więc tutaj na przebitce możecie zobaczyć, czy one mi pasują, czy jednak nie. One kosztowały 15 euro. Ale myślę, że po prostu takie fajne po domu, naprawdę spoko, jeżeli po prostu, nie wiem, leżę sobie i muszę tak po prostu fajnie wychillować. Nie wiem, dlaczego akurat nie miałam tego koloru dresów, ale myślę, że po prostu no, jest to fajne do mojej kolekcji i w ogóle polecam mieć dresy ogólnie po domu. Czasami jak jest, nie wiem, lato, to ja noszę leggingsy, ale jeżeli chodzi o właśnie zimę, to po prostu jest już za zimno w tym. Tutaj mam bardzo taki fajny materiał z pluszu, więc to też jest super. I właśnie można ją ubrać do tej kurteczki w sumie. Nawet jak, nie wiem, ktoś idzie do sklepu i coś stworzy taki look, że niby nie planujesz swojego outfitu, ale troszeczkę jest zaplanowany.
No, po prostu fajne, szare dresy. Tutaj też nie będę jakoś mega długo na ten temat rozmawiać, bo mam naprawdę mega fajne rzeczy tutaj przygotowane. Więc tak, z tej rzeczy jestem najbardziej zadowolona, bo udało mi się upolować nareszcie ten żakiecik. On kosztował 36 euro i kupiłam go w sklepie Bershka. Też wzięłam rozmiar XS, ponieważ jest to taki troszeczkę oversized blazer. I właśnie to jest taki... taki blazer ze skóry, oczywiście, że sztuczny, myślę, że jest to sztuczna skóra, oczywiście tu gdzieś jest metka. Fajnie, bo jest dodatkowy guzik, jakby ten się zepsuł. Jest to 100% poliester, więc tutaj nie ma nic jakby prawdziwego, nie ma tutaj prawdziwej skóry i kieszenie nie istnieją, co jest naprawdę dużym, dużym minusem, ale jest to tak zarąbista rzecz na jesień, jeżeli... No, po prostu z tym możecie zrobić każdy outfit, możecie to dosłownie ubrać do wszystkiego, a będzie wyglądało zarąbiście. Oczywiście jeszcze tutaj też jest metka, bo tego nie przymierzyłam, tylko że tutaj na przebitce wam przymierzę. Ale jestem po prostu tak bardzo zadowolona, że udało mi się to upolować. Jakby co, bo też się zastanawiałam, czy jednak kupić sobie czarny czy brązowy, ponieważ są dwie wersje tego samego. Jest w kolorze czarnym i brązowym, tutaj jeszcze są takie guziczki, ale myślę, że jakbym kupiła brązowy, to nie pasowałoby to do wszystkich outfitów, a myślę, że czarny jednak jest taki klasyczny, że pasuje do większości rzeczy, więc okej, ja lubię brązowy, ale na przykład jak ubiorę brązowy t-shirt, to mogę to ubrać i to też będzie pasować i nie będzie już taki, wiesz, za bardzo brązowy ten, ja rozumiem, że jest jesień, ale musi to być też fajne, jeżeli chodzi o ramiona, one są troszeczkę kształtowane. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej marynarce, a my przechodzimy do kolejnych rzeczy z beczki, z których też jestem zadowolona. Kolejny taki basic na jesień jest to pół golfik z Bershki, kosztował 13 euro, też mam rozmiar XS jakby co. I to jest po prostu taki fajny golfik. Ja miałam taki biały, ale zdecydowałam się, że czarny też jest mi potrzebny, tylko że biały miałam z H&M-u, a teraz sobie kupiłam z Bershki. No tutaj jest po prostu normalny czarny golfik, chociaż w sumie nie wiem, czy z czarnymi włosami to nie będzie się tak, wiesz, zlewać za bardzo, ale w sumie i tak ja uwielbiam czarny kolor i nikt nie może po prostu nic powiedzieć. Oczywiście na jesień super, jest troszeczkę jakby wydaje się, że jest cienki, a wcale nie jest cienki. Właśnie to jest najlepsze, że po prostu no fajnie trzyma temperaturę i na jesień jest genialny. Tutaj oczywiście też macie przebitkę, jak on wygląda na mnie. Muszę coś odciąć. No wiecie, to nie są ciuchy najlepszej jakości, to są sklepy, wiecie, fast fashion, jak to mówią, i nie zawsze są najlepszej jakości te ciuchy, ale bardzo jestem z tego również zadowolona, ponieważ to taki basic, który naprawdę mam nadzieję, że będzie mi długo służył. Ostatnie dwa produkty z Bershki, które w ogóle będą w tym holu, to są spodnie. Spodnie, które bardzo mi się spodobały. Ja je już kupiłam odrobinkę wcześniej niż te pozostałe rzeczy, ale myślałam, że dam je do tego holu, ponieważ naprawdę z całego serca mogę je wam polecić. A ja bardzo rzadko mogę kupić spodnie online i one będą mi pasować i po prostu te mi naprawdę, naprawdę pasują. To są spodnie no szare i jeszcze tutaj mam niebieskie, ale mi się naprawdę bardzo podobają, ponieważ tutaj na dole mają takie wcięcie i tutaj oczywiście na przebitce zobaczycie, jak to wszystko wygląda, ale ja myślę, że jest to jeden z lepszych par spodni, ponieważ są to jeansy, ale wyglądają no tak troszeczkę bardziej elegancko niż takie, wiecie, normalne skinny jeans, niż takie rurki. Mi się też rurki bardzo znudziły, oczywiście już tak troszeczkę wychodzą z mody na szczęście, ale tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda szary kolor. No i oczywiście ten sam model po prostu kupiłam, ten sam rozmiar, to samo wszystko kupiłam sobie w kolorze takim naprawdę jasno-niebieskim i mówię, do brązowego i do czarnego to wszystko super pasuje. Myślę, że naprawdę te rzeczy, co teraz mam na jesień, bardzo dobrze mi się sprawdzą.
Nigdy jeszcze nie byłam tak w sumie przygotowana na jesień, jak chodzi o ciuchy. Zawsze miałam problem z jakimiś tam dopasowywaniem ubrań, bo nie jest ani za zimno, ani za ciepło właśnie w jesień, ale tutaj możecie zobaczyć. I też nawet długość tych spodni jest ok, ponieważ ja myślałam, że tak jak inne spodnie, które posiadam i też są takie trochę dłuższe, to one jakby, wiecie, są na podłodze i trochę zbierają jakby, nie wiem, brud, coś takiego. Mam na przykład takie białe spodnie, które są troszeczkę nawet za długie, ale tutaj one są właśnie idealnej długości, ponieważ nie szuracie tymi spodniami po podłodze, a są naprawdę długie jakby. One się nie kończą na kostce, tylko się kończą jakby przy bucie, ale są idealnej długości. Rozmiar tutaj też jest 36 i kupiłam je online na Czuja i myślę, że to jest w sumie najlepszy zakup. Tutaj jest jeszcze takie coś. Napiszcie w komentarzu, jaka rzecz się Wam najbardziej podobała. Mi się najbardziej podoba do tej pory ta amerykańska kurtka właśnie i jestem z niej najbardziej zadowolona. Myślę, że z tym można zrobić naprawdę zarąbiste outfity. Napiszcie w komentarzu też na przykład, jak Wy się przygotowujecie na jesień, czy już macie wystarczająco dużo ciuchów, czy jednak zdecydujecie się coś właśnie dokupić. Jeżeli film się podobał, no to dajcie lajka. Zapraszam również na mojego Instagrama i TikToka. Na TikToku ogólnie zaczynam robić live'y, więc tam też możecie właśnie wpadać. Jak chcecie być powiadomione o nowym filmiku, to subskrybujcie z dzwoneczkiem. Na moim kanale również jest opcja wspierania mojego kanału i na ten moment mam kilka wspierających, więc tutaj chcę ich pozdrowić. Pozdrawiam te Czechy, oni wspierają mój kanał. Jeżeli ty chcesz być pozdrowionym na filmiku, to zobacz sobie obok przycisku subskrybuj, jest przycisk wesprzyj albo join, zależy jaki język masz ustawiony. I myślę, że powiedziałam już wszystko, więc widzimy się w kolejnym filmiku na moim kanale. Do zobaczenia, cześć!